Kontynuujemy szkolenia związane z digitalizacją materiałów archiwalnych. Uczestników z poprzedniego roku zaprosiliśmy na szkolenia zaawansowane. Oczywiście wybraliśmy tylko nielicznych. Co szczególnie istotne w tym roku, znacznie zwiększyliśmy liczbę godzin warsztatowych. Zaprosiliśmy chyba dwóch najlepszych w tym momencie trenerów od tych zagadnień. Szczególnie istotne i cieszące się popularnością jest temat zarządzania barwą w kontekście fotografii. Wygląda to w ten sposób, że poza samym procesem kalibracji pokazywany jest sprzęt do fotografowania. Ważna rzecz, przed kalibrowaniem skanera skaner musi być rozgrzany. Nie możecie tak, że włączacie skaner i kalibrujecie. Minimum 30 minut lampa musi pracować. Jak należy go skalibrować, jak należy go sprofilować. Żeby to, co mamy na wejściu, wyglądało tak samo na wyjściu. Praktycy. Mam się Łukasz Pincentka, prowadzę moduł dotyczący mikrofilmowania, skanowania mikrofilmów. Zajęcia obejmują wykład teoretyczny oraz zajęcia praktyczne. Niektóre osoby boją się jakby obsługi tych urządzeń, ale nie ma czego się bać, to są dość proste urządzenia. My zawsze tutaj jesteśmy, zawsze pomagamy, nic się nie da tutaj zepsuć. Maciej Gajewski z Archiwum Państwowego w Płocku. Dziękujemy NAWCowi za wspaniałe szkolenie i za tak miłą obsługę przy skanerach.